Miałam już taką, ale to były bardzo dawne dzieje, bo była to reprezentacja Polski chyba juniorek, jeszcze w czasach SMS-u, więc naprawdę bardzo dawno, ale tak miałam już tą przyjemność i, i również bardzo miło wspominam ten czas. Znaczy, że akurat może ten wybór kapitania nie, nie musiał mi tego uzmysłowić, bo mam świadomość tego, że przychodzę tutaj raczej w roli takiej, aby pomóc mocno drużynie i wspomagać jak najlepiej, więc myślę, że dodatkowo wybór kapitana nie spowodował we mnie jakieś dodatkowych większych emocji, bo mam swoje ambicje, mam swoje jakieś cele na ten sezon. Już wcześniej ustalone w mojej głowie, więc czy byłabym tym kapitanem, czy nie będę robić wszystko, aby je zrealizować? Pośmieję się również, że to jest taki trochę sygnał dla mnie, że no już czas o sobie pomyśleć, bo chyba ten wybór kapitana to zazwyczaj wybiera się te starsze dziewczyny, także ja już chyba też do tego grona powoli mocno dobijam i myślę, że też na pewno mój wiek przyczynił i przysłużył się do tego, że, że zostałam wybrana kapitanem. Również rozmowa z prezesem przed sezonem dała mi dużo pozytywnej takiej odpowiedzi, że jest. Bardzo pomysłowo tworzony ten zespół, i naprawdę są ludzie na odpowiednim miejscu i wierzę, wierzę mocno w to, że, że nie będę miała tutaj żadnych e, przykrych przygód. E, dodatkowo nie obawiałam się, bo, bo ja też liczę na to, że to będzie sezon, w którym się odbuduję, bo nie ukrywajmy ostatni sezon, był dla mnie bardzo ciężki e, ze względu na powrót po kontuzji, i na pewno. Nie, nie wszystko nie potoczyło się tak, jak chciałam w tamtym sezonie, więc liczę na to, że, że tutaj mam spokojne miejsce i spokojny klub, osoby, które tu pracują. Jestem przekonana, że pomogą mi w jak najszybszym powrocie do, do formy, którą prezentowałam przed kontuzją. No tak, na pewno każdy, kto ze sportem ma do czynienia, każdy sportowiec wie o tym, że najgorsza rzecz dla nas to kontuzje i, i te powroty są naprawdę bardzo bolesne i myślę, że frustracja, która też narasta, kiedy, kiedy marnujesz czas i, i czujesz, że dalej nie jesteś w tym miejscu, w którym byś chciał być e, i u mnie tak było. To prawda, nie, nie było wakacji, wcześniejsze wakacje, śmieję się, że spędziłam w Bieruniu na rehabilitacji zaraz po zabiegu, e, te spędziłam tutaj po części w Krakowie, po części w Bielsku, w Rehaformie, gdzie, gdzie cały czas się przygotowywałam i staram się jak najszybciej odzyskać pełną sprawność, bo wiedziałam, że na pewno 1 sierpnia nie chcę, nie chcę odstawać od, od drużyny. I, ale nie narzekam. Takie wakacje też są fajne, mają swój urok. Mam nadzieję, że kiedyś nadrobię to w przyszłości i jeszcze w jakieś piękne, fajne miejsce, odpoczywać i leżeć typowo na plaży, ale póki, póki gram w siatkówkę, póki to mnie cieszy, to, to robiłam wszystko, żeby, żeby jak najlepiej się przygotować do sezonu. No, na pewno się zniłam, Jasne. Myślę, że każda, każda dziewczyna, która 1 sierpnia tutaj przyszła, miała ten głód siatkówki w oczach i to było widać. Ehm, a co? No, na pewno wiem, że, że czekam też na pierwsze spotkania, że to będą jakieś tam emocje, na pewno dużo związane z tym, żeby z powrotem tą taką pewność siebie złapać boiskową, ehm, ale myślę, że nie będę potrzebowała dużo czasu na to. Ehm, proszę za mnie trzymać kciuki i, i tak jak mówię, dam z siebie 100% i mam nadzieję, że będzie dobrze. Mój pierwszy sezon, do której, w którym praktycznie przychodząc, nie znałam żadnej dziewczyny tak osobiście. Nie miałam przyjemności grać. Poza krótkim epizodem, epizodem z Darią Paszek w kadrze narodowej tak naprawdę nie, nie znałam żadnej dziewczyny i nie miałam przyjemności grać, więc dla mnie to też jest nowe doświadczenie i też na razie obserwuję, ale myślę, że, że po tych treningach, które są, widać, że każda dziewczyna jest naprawdę zaangażowana w 100%. Mamy połączenie młodości i tych starszych, doświadczonych dziewczyn, więc, więc myślę, że to może wypali, Bo zazwyczaj taka mieszanka mieszanka wypali. Ja nie jestem też zwolnikiem oceniania szóstki, zanim sezon się nie rozpocznie. Uważam, że każda dziewczyna ma takie same szanse i, i myślę, że dla mnie też osobiście ja najlepiej czuję się, gdy wiem, że, że grają te dziewczyny, które w, danej w danym momencie są najlepsze, a nie te, które tam z góry mają być ustawione w szóstce. E wiadomo, jest to ciężkie, bo, bo miejsc na boisku jest 7, a zawodniczek jest troszeczkę więcej, więc. E więc na pewno każda będzie, będzie chciała swoją szansę wykorzystać i, i znaleźć się w tej meczowej 12. No i tutaj teraz rola trenerów, aby dobrze to wszystko podobierać, ale myślę, że jesteśmy zespołem, który będzie walczył w każdym spotkaniu i, i mam nadzieję, że sprawimy niejedną miłą niespodziankę. Tak, na pewno nie jest łatwo. Tutaj przemo nas mocno, mocno dojeżdża, ale, ale tak ma być, myślę, że sezon przygotowawczy po to jest, żeby czuć, że naprawdę robi się dobrą, ciężką pracę. Jakby było za lekko, to coś by było nie tak, myślę. Więc na pewno jesteśmy zmęczone, ale, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, każda z nas ma świadomość, że to jest normalna rzecz i, i tak musi być, więc z uśmiechem podchodzimy do każdych kolejnych zadań i zajęć.